No i to był właśnie Daniel Kwist ze swoim pilotem na trasie odcinka specjalnego numer 3. Jesteśmy w Pankowie, a już za chwilę druga załoga. Dajcie znać, jak nas słychać, jak nas widać. Czy mogę sobie jeździć z tą kamerą tak fajnie teraz? Tam szeroko. Tomasz Terlikowski, Ford Fiesta Proto. Tak właśnie on tutaj podróżuje na tym dość w takim technicznym fragmencie trasy, takim Mickey Mouse'ie można powiedzieć, bo tutaj dużo jest kręcenia się pomiędzy tą wysepką, którą tutaj widzicie, właśnie uformowany taki nasyp z ziemi. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. To już BMW M3. Się zakręcił, pojechał zamiast w prawo, pojechał w lewo. Chyba on się ratował, żeby nie wypaść do tego rowku, który tutaj się u nas, ten rowek, który u nas się tutaj znajduje. Najprawdopodobniej Szymon nie chciał sobie tutaj uszkodzić rajdówki i wybrał tą opcję właśnie taką bardziej bezpieczną. Wiatrek i jego Subaru Impreza, i on tutaj też delikatnie miał problem na tym nawrocie, aby szybko powrócić na asfalt. Gdzieś tam ten bok rajdówki się nieco wysunął za bardzo w stronę krawędzi. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. No i cóż, jeżeli coś macie, jakieś pytania, to dawajcie, ja będę się starał tutaj na nie odpowiadać. Kolejna załoga już za chwilę. Artur Panasiewicz. Także na trasie tego odcinka, no Rusin tutaj trochę stracił. Rzućmy okiem, jak to wyglądała sytuacja między Łatą a Rusinem. 25 sekund, czyli jednak chyba aż tyle Szymon tutaj nie stracił, więc raczej jego póki co pudło w tym rajdzie jest niezagrożone. Rafał, spokojnie, jestem na skarpie, także damy radę.
z tej, nie, oczywiście Jacek Czapiński. Pomachaj tutaj może, żebyśmy cię znaleźli. A tymczasem kolejny zawodnik. I Antos. No to bardzo się z tego cieszę. Dawajcie lajki, dawajcie udostępnienia, tak aby nas tu tutaj było jak najwięcej. A tymczasem mamy też oczywiście Estonię. Żyćmy okiem, co tam w Estonii. Bo tam najprawdopodobniej już Tanak zbliża się do tego. A w zasadzie to już... No jeszcze nie. Jeszcze power stage teraz. No to czekamy na łatę. Ta pierwsza załoga za pudłem 25 sekund, no, ale tutaj Rusin miał mały problem, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać na trzeciej próbie. Czy gdzieś tam Szymon jeszcze coś nie przekombinował, tak abyśmy mogli coś się tutaj jeszcze zmienić, żeby mogło się zmienić coś w tej klasyfikacji. Czasem Tomasz Nikiel. Radosław Kozakiewicz swoim Clio się postanowił tutaj pojawić. No i mogliśmy go oglądać na naszych ekranach. Z tym Michał Chorobiński, Renault Clio. Gdzieś tam bieg chyba nie chciał na tej prostej do końca mu wskoczyć.
ale koniec końców udało się przebić przełożenia wyżej. Widzę, że mamy konkurencję w postaci DTM-a. No tak to jest, że teraz wszystkie imprezy naraz się odbywają. Kolejna kliówka. Sobie 7 km 680 metrów, no i oczywiście pokonywany trzykrotnie, tak samo jak odcinek Walim Rościszów. Udostępniajcie. Druga relacja Rally Masters z Świdnica. Drugi odcinek live leci. No i na poprzednim mieliśmy ponad 400 osób. Teraz też całkiem nieźle to wygląda. Klimowski, a za chwilę kolejni zawodnicy właśnie w tych Japończykach będą się pojawiać. Honda Civic, naprawdę grube maszyny, to co można było oglądać na tarmaku, to już to jest no potężna rajdówka, co tu dużo mówić, może taka niepozorna, starsza konstrukcja, ale to jest dobry sprzęt. Tymczasem i jego Civic. Patrzę na wyniki po tym odcinku specjalnym. No i cóż, ale mnie ominęła tutaj dość ciekawa sytuacja, bo mamy Technikowski przed chwistem na tej próbie. Nieco ponad 1,5 sekundy, ale jednak. No i ta strata stopniała do niemal 7 sekund chwista nad Technikowskim. Peugeotik 106 to oczywiście Krzysztof Święcicki z Jarkiem Ciesielskim.
Marusin tutaj przy okazji tego błędu jednak czwarty czas wykręcił na tej próbie, czyli jednak tych sekund troszkę tu uciekło, konkretnie około 20, jeżeli chodzi do zwycięzcy, no ale wiadomo, BMW R5 na Proto to zupełnie inne historie. Kolejny Civic. On już nie tak agresywnie, ale powyrzucał nam tutaj trochę tych kamyczków na tym nawrocie. Zobaczcie, już ten syf, coraz więcej tego syfu się tutaj pokazuje na tym właśnie miejscu. I kolejny syf. Tymczasem na mecie tego odcinka specjalnego już i 11 zawodników. No, klasyfikacja generalna wygląda następująco. Oczywiście Chwist, który dysponuje najmocniejszą rajdówką, jest pierwszy, no ale Terlikowski podjął rękawicę, no i próbuje podgryzać R5. Problemy na naszym miejscu, nie udało się złamać rajdówki w tą stronę, którą chciał. No i później wiatrak i łata. Tak wygląda pierwsza piątka Rally Masters Świdnicy. Do pokonania przez zawodników jest właśnie 48 km bez 30 metrów, czyli całkiem spory dystans. Mocne hamowanie. No i coś się tam popsuło z tą jazdą. Próbujemy tutaj. Tutaj jest problemami na tym ciasnym prawym. Ten ciasny prawy jest naprawdę bardzo ciasny. Ciężko go pokonać bez ręcznego. Ponownie zresztą jak ten zakręt, na którym my się znajdujemy. Honda Civic, ależ on przyciął przy tym ograniczniku. Tam naprawdę były milimetry, żeby się ten ogranicznik poruszył.
No i tutaj wypluło go na zakręcie, widać było, że nieco za szybko, ale koniec końców skończyło się na tym, że udało się tą rajdówkę poskładać i ruszyć dalej w stronę mety. A tu jeszcze Fiesta, Ford Fiesta R. Szalejący tutaj na tym odcinku. Jedzie jakieś autko, także lajkujcie, komentujcie i wracajcie do naszej relacji. Być tak fajnie, a wyszło jak zawsze. Chyba nie do końca tutaj tak to było zaplanowane przy okazji tego kierowcy. Z zeróweczką, a zeróweczka, czyli na trasie już za chwilę. 2-0, 3-0 gdzieś nam pouciekały. Gdzieś tam słyszałem, że miały być, ale ich nie było w ostateczności. No i Tomasz Bieńko Subaru Imprezie już za chwilę. Karol tutaj posyła informacje. No to Karol podeśli jeszcze gdzie? To sobie sprawdzimy. A tymczasem czekamy na Tomasza, Tadeusza Bieńko. Karol podrzuć info, gdzie co jest, chociaż znając życie, gdzieś tam zaraz to wykopiemy i z pewnością coś się pojawi u nas na RIP, na naszym profilu. Pomyślał.
No i już chyba za chwilę Tadeusz Bieńko. Fajnie, że wracacie powoli. Lajkujcie, komentujcie, udostępniacie. Ja mam tutaj czcionkę, wiem kto udostępnia. Nie wiem kto lajkuje, ale wiem kto udostępnia. No to tak jak mówiłem, odnośnie rolki Kaito, no niestety tak to wygląda. Mini. Także na trasie SKJS, już na trasie drugiego, trzeciego odcinka specjalnego, a w zasadzie drugiego jechanego rajdowym tempem. No i niestety ta informacja z Kaito nam się potwierdza. To co już wam mówiłem kilka minut temu, powoli te informacje spływają. No i cóż, no było szybko pewnie, troszkę za szybko, no i tak to się skończyło. Szkoda, bo cenne punkty by były. Klasyfikacji WRC 3 była szansa na drugie miejsce właśnie w tym rajdzie. Stania, ale my jesteśmy w Świdnicy, w okolicach Świdnicy. No i tutaj oczywiście Rally Masters i SKJS, do którego przystąpić miało 26 ekip, czyli nam to wszystko powinno szybko się rozegrać. Tymczasem Patryk Ebner w BMW. Za chwilę Tomasz Poznański w Subaru
imprezie. To właśnie Tomek. Odcinku specjalnym, bowiem tylko jeden został rozegrany rajdowo, drugi już był wolny przejazd, biegło przed Adamskim Petkowiczem. Drugi raz ten sam OS, niestety na Walimiu był wolny przejazd, także tylko przejechali sobie ten OS, żeby go tam sobie zobaczyć, jak wygląda. No i miejmy nadzieję, że już Walim, czwarta próba, pójdzie normalnie. Adam Tomaszewski tam szaleje. Miejmy nadzieję, że równie tutaj fajnie pójdzie. No i widać, że tutaj raczej o czasie nie może być mowy. Tutaj jest pełen fan. Zobaczcie, co tutaj zrobił. Wyrył trochę tego pobocza. Ej, następna zwłoka. Rowera, czyli Dawid Szwata.
DTM ruszył za samochodem bezpieczeństwa. Fajnie, że takie informacje też tutaj podsyłacie. Widzę, że są goście z Hiszpanii nawet. Bernacki Honda Civic, delikatny problem z pięciem jedynki. No to już te dwójeczka. Nam tutaj podskoczył na pachołku. Zastanawiałem się, ta chopka. Teraz ten pachołek chyba zostanie poprawiony przez safety. Mocno przyciął, no i był podskok. Dość ciekawie to wygląda. Ile powinien być adamski Piotrek w Peugeotie 206. Ale czy tak będzie, zobaczymy. To ja. To już tak powoli to się kończy, jest KRTZ, ale jeszcze tego zakończenia mamy 12 załóg może. Także spokojnie, spokojnie. Sobie obejrzysz. No to już pierwszy Fiat Seicento.
Wojtkiem Stelmachem. O, Kubica 9. To już wystartowali? Dzięki, Krzysiek, za udostępnienie live'a. To dla odmiany Paweł Lelich. Czy planujemy jeszcze dzisiaj jakąś relację? Dobre pytanie. Nie wiem. Być może tak, być może nie. Może co okiem na harmonogram. Kolejne zwierzęta. Okiem na harmonogram, więc rzucam. 14.49, 15.42, tak średnio, powiem szczerze, więc chyba jednak sobie podarujemy i zostaniemy na tym, co tu i teraz. Oczywiście zapraszam na Śląsk. Takie relacje już od piątku. Tymczasem Dominik Wolski i Monika Wolska już także zmierzają w kierunku mety tej próby. Drugiej na ostro, trzeciej w ogóle w tym rajdzie. Rzucimy okiem na wyniki w takim razie po trzecim odcinku specjalnym SKJS. Wyników brak. Nie będziemy się kopać tutaj z koniem. Nie ma wyników, może później się pokażą. W tych cienkich sejach latają tutaj na tym fragmencie. Widać, że małe autko to jest łatwiej go poskładać, nie można tutaj naprawdę dynamicznie się zaprezentować. Czy akurat jest to dobre dla czasu, to ciężko powiedzieć, ale tej mocy tutaj jest mniej, także trzeba oszczędzać i cisnąć wszędzie. No i kolejne cinquecento, szalejące na trasie. Numer 62 Krzysztof Sowa. No i tutaj szaleją chłopaki, szaleją w tych cienkich. Naprawdę fajnie to się ogląda, taką dynamiczną, ostrą jazdę.
No i tutaj przekleił Rafał wypowiedź załogi naszej z Estonii. No, elektrownia zapięta, zaświecona, może coś da jakiegoś dodatkowego powera w tym cienkim. Piotr Gładysz. No i ciśnie. Niestety nie mam drugiej wiadomości. Kajetan Maciek poza drogą na trasie ostatniego odcinka specjalnego rajdu Estonii. Załoga OK. Dziękujemy za wasz doping i wsparcie. Wkrótce więcej informacji. Tak to wygląda podsumowanie tego, co się stało na odcinku numer 17 w rajdzie Estonii. Adam, jeżeli masz chmury, to po prostu odpal sobie tego live'a jeszcze raz. Czasami Facebook głupieje i robi jakiś zoom pewnego fragmentu trasy. Odpal sobie go jeszcze raz. Kolejny cienki. Także do wszystkich, którzy czasami macie problem z live'em, odpalcie go sobie jeszcze raz, odpalcie go sobie na aplikacji, na stronie, na przeglądarce, gdzieśkolwiek, bo czasami właśnie jest takie dziwne zoomowanie, ale to nie jest po naszej stronie, tylko po prostu aplikacja Facebooka ma takie czasami przypadłości dziwne. Ok, no to super. No, ciężko o tym mówić, ale już się spotkałem właśnie z kilkoma takimi problemami. Nie będę za każdym razem tego poruszał. Ale jakbyście słyszeli, że coś komuś się źle dzieje, a tego nie widzę na komentarzach, to podsyłajcie taką informację. Piękne. Nie wiem, kto to był zupełnie. Nie mam go na liście, ale Ford Focus w każdym razie. W barwach Marlboro, czyli prawie takich jak prawie. I tutaj jest dużo, dużo prawie jak Janusz Kulik w swoim Fordzie Focusie w WRC. No widzę, że jeszcze jacyś zawodnicy nam się pojawiają na trasie spoza listy. Coś tam ktoś wykombinował, ale już jest z powrotem na asfalcie. Jedzie. Kliweczka. Zostań.
numer 83. 83 to są chyba zawodnicy, którzy jeżdżą bez pomiaru czasu, ale tutaj głowy sobie obciąć nie dam.